Z tej strony Dominika Tarnacka. Słuchajcie, jesteśmy na backstage'u. Pracuję teraz nad komunikacją dla Magdy i Marcina. Magda i Marcin mieszkają w Kanadzie i zajmują się bardzo ciekawą rzeczą, ponieważ są dystrybutorem ceramiki bolesławieckiej na Kanadę. I pracuję teraz nad bardzo ważną sekcją o nas, kim jesteśmy, która pojawi się na nowej stronie, na nowym sklepie internetowym Magdy i Marcina. Kiedy siedziałam właśnie nad kartką A4, poczułam potrzebę użycia tablicy, poczułam taką potrzebę pozbierania myśli, bo mam bardzo dużo danych, mamy już określony archetyp, mamy określoną personę i przyszedł trzeci punkt programu, czyli tworzenie tekstów. I ja właśnie miałam taką potrzebę, żeby wstać od biurka i rzucić takie najważniejsze rzeczy na tablicę. Będzie mi łatwiej po prostu poskładać myśli. Natomiast kiedy wstałam i wzięłam tą tablicę, pomyślałam sobie, że powiem Wam kilka rzeczy na temat pisania tekstów i tworzenia komunikacji. Jeżeli jesteście właścicielami, twórcami swoich biznesów i chcecie stworzyć tekst na stronę www, to prawdopodobnie, nie mówię, że to jest pewnik, bo nigdy nie ma takich stwierdzeń zawsze, wszędzie na 100%, nie, ale bardzo możliwe jest to, że będzie to dla Was wyzwanie, stworzenie tekstu na swoją stronę www, tym bardziej stworzenie tekstu, w którym piszecie o Was, czyli tak zwana sekcja o mnie, moja historia. Jest to jedna z sekcji, która jest najczęściej odwiedzana przez gości strony. Jest bardzo ważna. I chcę Wam przynieść pewien rodzaj pocieszenia, ponieważ jeżeli pisanie sprawia Wam problem i jest to dla Was trudny proces, to jest to zupełnie normalne. Pisanie jest trudne. To nie jest, słuchajcie, taki proces, że siadasz i raz, dwa, trzy masz tekst. Czasami oczywiście są lepsze, gorsze dni, czasami łapiesz wenę i ci ta praca idzie szybciej. Natomiast pisanie, szczególnie jeżeli dopiero zaczynasz, a prawdopodobnie jesteś tą osobą, która nie zajmuje się zawodowo pisaniem, to może ci być trudno. I słuchaj, nie przejmuj się. Nie rwij sobie włosów z głowy, że jesteś, nie wiem, jakimś po prostu głąbem, bo to jest normalne. Pisanie jest wyzwaniem. Oczywiście, jeżeli piszesz zawodowo, jeżeli piszesz kilka lat, to jest to prostsze, bo się po prostu w tym ćwiczysz, w pisaniu się ćwiczymy. Natomiast za każdym razem jest to tworzenie czegoś nowego, a wiąże się z jakimś trudem, z jakimś zużyciem dużej dawki energii, więc nie przejmuj się, to jest całkowicie normalne. Jaką mogę dać Ci radę? Pisz na kartce A4, A5, B4, nieważne. Chodzi o to, żebyś wziął długopis do ręki czy pióro i pozbierała swoje myśli na papierze. Nie zaczynaj od pisania w komputerze. Dlaczego? Ponieważ kiedy piszemy ręcznie, uruchamiamy kreatywność. Pierwsza porada. Druga porada, która pozwoli Ci ominąć slalomem krytyka wewnętrznego. Pisz ciurkiem, co Ci przychodzi do głowy. Kiedy siadasz nad kartką, pisz ciurkiem, nie cenzuruj tego, nie zastanawiaj się, ojej, czy ja mogę użyć tego słowa, czy tamtego, ojej, to słowo się powtarza. W pierwszym etapie piszesz ciurkiem, dopiero później przychodzi etap poprawiania, redagowania. I trzecia porada jest taka, żebyś przed napisaniem tekstu zadała sobie takie pytanie, dlaczego ja w ogóle chcę to robić? Dlaczego podejmuję trud tworzenia czegoś swojego? Dlaczego? To jest najważniejsze pytanie, od którego zaczynamy tworzenie całej komunikacji marketingowej. Kiedy ja pracowałam nad komunikacją i pracuję nadal nad komunikacją dla Magdy i dla Marcina, to dopiero w trzecim etapie pracy ja zaczęłam się skupiać na produkcie. Dopiero w trzecim etapie. Na początku określiliśmy archetyp, ich osobiste motywacje, chciałam ich poznać, poznać ich świat,
jak to się stało, że w ogóle oni się zdecydowali na to, żeby być dystrybutorem ceramiki artystycznej w Kanadzie. Więc na początku odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, dlaczego oni robią to, co robią, co jest dla nich ważne, z czym nie jest ich marka, czym jest ich marka, czyli tutaj też określenie granic. I dopiero słuchajcie, po dwóch etapach, czyli archetypie i o personie, głębiej weszłam w temat samego produktu, ponieważ w Waszej firmie Wasz produkt, Wasza usługa nie grają głównych skrzypiec. To, co jest podstawą, to historia, jaką chcecie opowiedzieć i zmiana, jaką chcecie wynieść do świata. Produkt jest tylko pewnego rodzaju narzędziem. Także nie traktuj produktu, usługi jako celu. Ja wracam do pracy, ale najpierw zjem pizzę. Najpierw zjem pizzę, która już zaraz będzie gotowa. I wracam do pracy nad tekstem, który pokaże, kim są Magda i Marcin i dlaczego wybrali tak wdzięczny temat jak rzemiosło i ceramika bolesławiecka. Pozdrawiam Was i co? Dacie radę z tym pisaniem. Trzymam za Was kciuki. Cześć!